Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Damian Laszczak, znany jako Branko i witam serdecznie na kolejnym e-sportowym podcaście. Witam wszystkich słuchaczy na Spotify, witam wszystkich słuchaczy na serwisie YouTube. A ze mną dzisiaj jest Piotr Jagodziński, prowadzący Ligi Akademickiej Rocket League oraz administrator European University Rocketeers Championship. Czyli dzisiaj zmieniamy nieco temat, bo ostatnie odcinki były tylko wyłącznie o FIFA, ale ponieważ chciałbym też rozwinąć ten sportowy podcast pod tym względem, żeby też zapraszać tutaj osoby z innych gierek e-sportowych. I właśnie dzisiaj przechodzimy do Rocketa, który no jest mi dosyć bliski, bo gram w niego od bardzo dawna, niemalże od premiery, więc postanowiłem właśnie znaleźć taką osobę, która dzisiaj fajnie to opowie po prostu e-sporcie ogólnie w Rocket League. W ogóle witaj Piotrek, bo się nie przywitałem, nie dałem ci głosu. Cześć, cześć, witam was wszystkich. Bardzo serdecznie. Ogólnie no właśnie, tak z agendy to porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak wygląda polski e-sport, jak wygląda także europejski e-sport w Rocket League. Porozmawiam także o tym, czym jest akademicka liga Rocket League, którą tu właśnie Piotrek zarządza. No porozmawiamy oczywiście o tym stanie e-sportowym w rocketowej lidze w Polsce, zdradzimy jakieś porady dla młodych graczy utalentowanych, co zrobić ewentualnie. No i tak z takich ogólnych tematów myślę, że różne tematy poruszymy, zobaczymy jak długo nam to zajmie. Nie wiem, czy tak słowem wstępu jeszcze coś byś chciał dodać? Nie, wydaje mi się, że nie, że tutaj w miarę wszystko tak jakby powiedziałeś, no porozmawiamy sobie trochę o tym rokecie, jak to wygląda w Polsce, porozmawiamy sobie o akademickim rokecie, bo on jest tak jakby głównym aspektem, jeżeli chodzi o aktualnie scenę polską, mimo iż wielu się tak jakby, wiele osób nie zgadza się z tym, nie chce, żeby to było prawdą. O, tak to ustawmy. Troszeczkę kontrowersyjnie nie pojadę na początek. Bo przyznam się szczerze, no szukając osoby, z którą chciałbym pogadać o rokecie, no mi zależało na tym, bo lubię tą gierkę. Co prawda nigdy nie rywalizowałem jakoś w turniejach, ale po prostu mam sentyment do tej gry, więc chciałem o niej porozmawiać. I tak kiedy szukałem różnego rodzaju informacji, to się zdziwiłem, że tak są takie opinie, że raczej tak e-sport w Polsce w roketowej lidze nie jest jakiś za bardzo rozbudowany, że tak powiem. A jedyną taką właśnie inicjatywą, organizacją, rozgrywkami to jest właśnie ta akademicka liga, co mnie dosyć zaskoczyło, bo no gdzieś mi się tam obiło uszy z lokalnych uczelni, że tam wiadomo ligi w Counter Strike'a są, ale to Counter Strike to jest inna liga, jeżeli chodzi o sport w Polsce, dzięki Virtus Pro, która napompowało ten balonik w Polsce. No ale my dzisiaj rozmawiamy o Rocket League, no i właśnie jakbyś mógł tak opowiedzieć, jak to wygląda w Polsce dla takich osób, bo może słuchają nas właśnie takie osoby, które albo nie zdają sobie sprawy, że coś takiego jak e-sport istnieje w rokecie, no albo na przykład po prostu w roketa nie grają, ale z ciekawości posłuchają, jak to wygląda. Jest to tak troszeczkę jako side note w sumie, to powiem wam w sumie, że oprócz tego CS-a, no okej, okay, CS istnieje, jest z niego scena akademicka jak najbardziej, również istnieje scena akademicka z LoL-a. Polacy też są w tym dobrzy, bo aktualnie mamy tytuł wicemistrza Europy. AGH zajęło drugie miejsce, zostali zniszczeni przez Niemców w finale 3-0, także tutaj też należy to wspomnieć. Co do Rocketa, no to scena Rocketa polska jest w stagnacji, tak ją nazwę. Nie powiem, że nie istnieje, bo skłamałbym, ale jest w dużej stagnacji. Troszeczkę tak podchodząc pod historię, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o Rocketa polskiego, no to wiadomo, trzeba wspomnieć czasy Grandi Tournament, czasy, kiedy Red Bull organizował turniej Wjazd na Bramkę chociażby. To były, można powiedzieć, tak jakby złote czasy, jeżeli chodzi o scenę polską, wtedy faktycznie się działo bardzo wiele. A jakie to były lata? Oj, oj, teraz mi zadałeś bardzo trudne pytanie. No ale mniej więcej, no bo Rocket ogólnie chyba miał premier 2014 rok. 2015. 2015. Ja ogólnie tak taki off-top to pamiętam, że Rocket się wypromował na tym, że był w PS Plusie na PlayStation, PS Store po prostu. Ja pobrałem sobie tą gierkę wówczas, to był lipiec, chodziłem jeszcze chyba do gimnazjum, do liceum. Taka jakaś gierka, pobrałem, zobaczyłem, kurczę, fajnie się gra i tak w sumie już 7 lat z przerwami gram tego Rocketa. No ale wracam do tematu, no to kiedy był ten złoty okres, tak mniej więcej? Wiesz co, 2019-2020, tak teraz patrzę, okay, że tak jakby ostatnie, co tak jakby było w Gytach, ostatnie no, turnieje,
to faktycznie wtedy się działo. Oczywiście tutaj zdaję sobie sprawę z tego, że są osoby, które tak jakby bardziej się znają na tym. Ja no nie siedziałem tak jakby wtedy jeszcze w okresie Rocket League. Ja tutaj w sumie zaznaczę, że ja w Rocket League wszedłem rok temu, jeżeli chodzi o organizację, tak jakby czegokolwiek. Ja wcześniej byłem zajęty zdecydowanie inną branżą, można to powiedzieć, bo należy gry traktować jako inne branże. Ja wcześniej działem, jeżeli chodzi o scenę sportową w League of Legends. No, ale jednak mimo wszystko wtedy tak jakby coś się działo na naszej scenie, były te turnieje, ale one też, no, z tego co słyszałem, miały swoje problemy z tego powodu, że no, były jedna, dwie drużyny, które zawsze tak jakby grały o wszystko. Reszta w zasadzie można powiedzieć troszeczkę, no, z tym niższym poziomem, nie? Dlatego tak jakby też troszeczkę się to rozpierzchło. Gyty, bo tak będziemy to w sumie nazywać, Gandhi Tournament, gyty popularnie nazywane. Rozeszły się, nie ma gytów i tak jakby od tego czasu mamy posokę, jeżeli chodzi o tak jakby scenę e-sportową ogólnie w Polsce. Ale to wynikło z braku sponsorów, braku osób takich organizacyjnych, organizatorów, czy z jakich to względów? Czy że właśnie była dominacja tam jednego czy dwóch Wiesz zespołów? co, to jest bardzo trudno stwierdzić, bo to inaczej. Dominacja drużyn to jest jedno. To wiadomo, że w każdej dyscyplinie się to zdarzy i to nigdy nie jest powodem, a w zasadzie nigdy nie powinno być powodem tego, że organizacja się rozpadnie, że rozgrywki się zakończą, bo to po prostu jest, no, głupie podejście. Ja to traktuję jako głupie No tak, podejście ze strony tak oczywiście. jakby drużyn, nie? Z tego, co tak jakby słyszałem, to jest od razu to znaczy zasłyszane, bo nie wiem, nie było mnie tak jakby na tym. Ciężko też mi było tak jakby dociec to tak jakby większości informacji. Po prostu no, kwestie sponsorskie chociażby tutaj padły. Nie było w pewnym momencie ludzi, żeby tak jakby ten projekt ciągnąć. Wiadomo też, że ludzie no, inwestują sporo czasu w to, żeby ten projekt działał, ale no jednak nikt nie chce robić za przysłowie frajerskie, tak to nazwijmy, prawda? Nikt nie chciałby robić za darmo. Wiadomo, że ktoś chciałby z tego osiągnąć, a kiedy jesteś organizatorem rozgrywek, to nie za bardzo te pieniądze wyciągasz. Więc jest też ten problem. No, z tym się mierzy wiele, wiele takich niszowych dziedzin e-sportowych. No, ja jestem oczywiście zawodnikiem i kapitanem drużyny e-sportowej w trybie wirtualnych klubów w FIFA. To też jest niszą i wiem, że to też są z tym problemy. No, ale niestety, no tak to wygląda. Bo właśnie też chciałbym, może zanim przejdziemy do tego, jak wygląda to w Europie, to jeszcze kontynuujmy ten polski e-sport, czyli na aktualny moment, na aktualną chwilę, czyli te akademickie rozgrywki są jedynymi takimi, że tak powiem, poważnymi, jeżeli chodzi o Rocketa w Nie, Polsce. nie do końca. Są najbardziej, nazwijmy to, aktualnie usystematyzowanymi, jakkolwiek by to nie brzmiało, bo to też nie jest tak, że my działamy jakoś długo, bo pierwsze rozgrywki mieliśmy w listopadzie, grudniu i to był na razie nasz pierwszy sezon, drugi sezon. W sumie to mogę już powiedzieć, że ruszy w przyszłym miesiącu. Już w kwietniu będą kwalifikacje. Będziemy mieli kolejny sezon, tak jakby. 150 euro jako pula nagród, także też będzie o co się bić. Natomiast jeżeli chodzi o stricte rozgrywki, to inicjatywy się przejawiają co jakiś czas, jakieś mniejsze turnieje, pomniejsi, czy tam nawet większy streamerzy też coś tam organizują co jakiś czas, jakieś takie mniejsze jednodniowe turnieje o jakieś tam kredyty, czyli walutę z Rocket League, ale pojawiają się też takie turnieje, na przykład inicjatywy jak DBT Esports, które no, jest dość wątpliwej renomy przez wielu zawodników postrzegane, ale wielu zawodników też tak jakby lubi ten turniej, te turnieje. To jest też inna sprawa. Ale to są jednak mimo wszystko turnieje tak jakby mniejsze jakościowo. Warto zaznaczyć, że ostatnio pojawiła się szansa na to, żeby te turnieje większe wróciły troszeczkę. Mieliśmy taki jeden turniej, można powiedzieć, testowy. Bilout. Pewnie kojarzysz Bilouta, bo tam oni też coś tam z FIFA chyba organizowali całkiem niedawno. No być może, coś się obiło temu No, uszy. w każdym bądź razie Bilout, bardzo duża marka, oni organizują turnieje praktycznie we wszystko teraz aktualnie. To jest typowa komercja, typowa komercha, więc oni te turnieje no, lecą taśmowo już. W ciągu roku chyba poszło tam 60 turniejów od nich, czy coś takiego. Każdy z pól nagród około 1000, 2000 złotych, nawet do 5000 złotych, także to naprawdę idzie mocno. I oni przełom stycznia, lutego zorganizowali pierwszy turniej w Rocketa, który był kompletnym zaskoczeniem wielkim dla całej tak jakby sceny. Scena troszeczkę się ożywiła. I jest szansa na to, że będziemy mieli kolejny turniej. Chyba nawet coś będziemy mieli za niedługo, tak coś mnie pogłoski słyszały, ale to też nie jest potwierdzone. Także wraca tak jakby nam ta cała scena z powrotem troszeczkę właśnie na te bilaudy. Czyli się ożywia, ale jeszcze takie pytanie. No tak jak mówię, ja nie śledzę akurat tak sceny sportowej w Rokecie, nigdy tak nie śledziłem, ale
Czy w Polsce są jakieś na przykład takie zespoły, które nie wiem, rywalizują z powodzeniem na scenie europejskiej, takie typowo e-sportowe? Nie mówię o rozgrywkach akademickich, czy nie ma? Nie ma. Tutaj bardzo pamiętną w sumie wypowiedzią dla Bo mnie, to więc mogę wliczam odpowiedzieć. oczywiście też coś takiego jak sekcja na przykład, że może być organizacja większa, że ma różne sekcje z różnych, Tak. czy też takie ewentualnie sekcje istnieją. Istniała taka organizacja, już w sumie nie pamiętam, czy ona istnieje, ale ona była dość popularna swego czasu, XPG Invicta. O Oni. jest, to jest wirtualny klub akurat. No widzisz, Jest. to akurat. Dobrze, że to wspomniałem. Oni mieli przez najdłuższy chyba okres czasu aktywną polską drużynę w Rocket League. Tam grał Weiru, nie pamiętam, kto grał jako trzeci. Ale ja pamiętam kiedyś komentarz właśnie szefa tej organizacji, że brakowało czegoś takiego jak stabilna faktycznie liga, żeby te drużyny grały, żeby organizacje się pojawiały, bo dla niego, jako dla szefa organizacji, nie ma sensu w ogóle, żeby robić w ogóle jakąkolwiek ligę, znaczy drużynę, żeby trzymać jakąkolwiek drużynę. Bo nie opłaca mu się to, żeby drużyny ciągać po turniejach. On wolałby ligę, to jest stabilniejsze dla drużyny. I w momencie takim, kiedy nie ma ligi, a te turnieje też bardzo nie są pewne, to nie ma w zasadzie sensu inwestować w drużyny, bo nie ma po prostu tego zabezpieczenia, że będzie kolejny turniej, że jest sens po co trzymać te ligi. A też, żeby zbierać się w zasadzie tylko po to, żeby grać kwalifikacje do RLCS-ów i dostać porządne lanie w pierwszej, drugiej rundzie. Nie kwalifikować się na żadne kwalifikacje dalsze, to nie ma sensu po prostu dla organizacji, żeby się w to pchać. No tak, Przynajmniej no tak. obecną. Rozumiem. No to przejdźmy w takim razie do właśnie tej akademickiej ligi, czyli mówi, że ona powstała na jesieni poprzedniego roku, tak? To, co my organizujemy, tak. Tutaj trzeba zaznaczyć, że troszeczkę taki backtracking zrobię lekki, że w Polsce istniały dwie organizacje, które zajmowały się tworzeniem rozgrywek akademickich. Była to T-Mobile Liga Akademicka, potem już Liga Akademicka, bo stracili sponsora T-Mobile'a. Oni byli tacy, tak jakby pionierami, oni organizowali te rozgrywki co roku, oni weszli najwcześniej. Jest jeszcze drugi podmiot, Edu. Oni aktualnie mają sponsoring podpisany z University Esports Masters, czyli z organizatorami tak jakby akademickich mistrzostw Europy w LoL'a, tak to nazwijmy. To jest hiszpańska organizacja, która się tym zajmuje, ale Edu tak jakby jest stricte polską organizacją, która w sumie posiada również podmioty takie jak Narodowa Drużyna Esportu. I Liga Akademicka, kiedy jeszcze istniała, T-Mobile Liga Akademicka, oni jako swój ostatni w zasadzie chyba turniej zorganizowali właśnie rozgrywki w Rocket League. Zwycięzcy tych rozgrywek, znaczy cztery najlepsze drużyny tych rozgrywek, utrzymały awans na Akademickie Mistrzostwa Europy, czyli EURC 2021, tak, zeszłoroczne 2021. Oczywiście wszystkie drużyny polskie zostały wtedy zniszczone, ale tak jakby te drużyny już troszeczkę miały obycie z tym, kto jest na tej scenie. Wtedy tam sporo drużyn się zapoznało. Po tej tak jakby próbie ligi slash turnieju, który wtedy był zorganizowany, to był taki jakby turniej po prostu kwalifikacyjny, tam wiele ludzi nie wiedziało do końca, co to jest, jak to traktować, to upadło. Nie było nic. Było cisza kompletnie, zero przez ponad pół roku, prawie że rok. Zero kontakt. No i my to podchwyciliśmy tak jakby na początku tego roku akademickiego, tak, w październiku zaczęliśmy budować struktury i faktycznie ruszyliśmy w listopadzie, grudniu, żeby ruszyć te rozgrywki, tak jakby je wskrzesić. Jesteśmy tak jakby podmiotem, który jest podpięty pod University Rocketeers, czyli pod podmiot, który jest odpowiedzialny za organizację ERC 2022 i w ogóle pozostałych ERC, czyli po prostu Akademickich Mistrzostw Europy. Które produkują w ogóle drużyny, które idą jeszcze dalej, ale to w sumie o tym mogę później też powiedzieć, bo to też nie jest tak, że No, na pewno będziemy później na przechodzić szczeblu do sceny. europejskim to się Tak, kończy, bo tak. to zaskakująco idzie jeszcze wyżej, co jest w ogóle też nowatorskie bardzo. No i po prostu my jesteśmy podpięci pod to drużyny, które brały udział w edycji teraz jesiennej slash zimowej, otrzymały kwalifikacje na ERC 2022, czyli tą rozgrywkę faktycznie aktualnie nasze. Szczecin Griffins brało udział. Wczoraj zakończyli swoje rozgrywki. Niestety 10. miejsce w grupie, ostatnie miejsce w grupie, ale walczyli naprawdę dzielnie, żeby się pokazać z dobrej strony. No ale na pewno zyskali trochę doświadczenia w Europie.
Okej, okay, i ile drużyn wzięło udział w tej pierwszym sezonie? pierwszym sezonie. W naszych rozgrywkach wzięło udział 13 drużyn. To też nie jest tak, że to jest 13 drużyn, praktycznie równa się 13 uczelni, bo było tych uczelni trochę mniej, było ich 9 łącznie. Ale to też tak jakby wynikało troszeczkę z tego, że to był turniej troszeczkę na szybko robiony, liga na szybko robiona. Przewidujemy, że będzie trochę tych drużyn więcej. Rozumiem, rozumiem. I to jakim formacie to było? To było online'owo, tylko, Tak, prawda? wszystko online'owo, format tak jakby ligowy. 13 drużyn mierzyło się ze sobą 3/4 kolejki tygodniowo przez 3 tygodnie. Potem 4 najlepsze drużyny awansowały do fazy playoff, które grały w systemie Gauntletu, czyli takiego można powiedzieć schody, że w pierwszej rundzie drużyna z trzecim i czwartym miejscem mierzyła się ze sobą. Zwycięzca awansował do półfinału, czyli drugiej rundy, w której mierzył się tak jakby z drugim miejscem. Zwycięzca tego awansował do finału, gdzie mierzyli się z drużyną, która zajęła pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym. No, Rozumiem. drużyny z 4. do 8. miejsca, z 5. do 8. miejsca również tak jakby miały drabinkę pocieszenia, ale ona, powiedzmy, że nie poszła tak jakby, jakbyśmy to chcieli, jedna drużyna się kompletnie wycofała, także też troszeczkę się tutaj nam rozjechało, ale mieliśmy troszeczkę pogląd w tym, jak to wyglądało dokładnie. No i oczywiście, jeżeli ktoś by miał być zawodnikiem takiej ekipy, no to oczywiście to są studenci, prawda? Tak jest, Poszczególni. to są tylko i wyłącznie rozgrywki dla studentów polskich uczelni. Nie, konkretnie to muszą być studenci tej samej uczelni, którzy tworzą jedną drużynę. Rozumiem. No i tak, bo wspominałeś wcześniej, że troszeczkę już powoli ten Rocket League w Polsce się budzi e-sportowo. Więc jakbyś tak miał ocenić, tak ogólnie, jak to, w jakim stanie to jest, na przykład w porównaniu do stanu w Europie i ewentualnie co powinno się poprawić, żeby ten e-sport w Polsce w Rokecie poszedł jakoś do przodu. Wiem, że to bardzo trudne, ogólne pytanie. Zwykle odpowiedź jest prosta, czyli potrzebni są jacyś sponsorzy, ale niekoniecznie. To jest potoczna odpowiedź, która jest najprostszą odpowiedzią w stosunku do W sumie tak jakby racja. każdej dziedziny sportu. Przede wszystkim brakuje ludzi, którzy mieliby, nazwijmy to raz, zajawkę, a dwa, chęć ku temu, żeby zorganizować coś. Bo to zabrzmi kontrowersyjnie naprawdę i wiele ludzi może mnie za to zlinczować, ale taka jest prawda. Wiele ludzi po prostu robi tak, że siedzi, komentuje, że nie ma gdzie grać, grasz głupio, grasz, nie ma gdzie grać, więc nie opłaca się w ogóle trenować. No to skoro nie ma gdzie grać, to zorganizuj coś, co stoi na przeszkodzie. Jeżeli nie wiesz, jak zorganizować, zapytaj. Są ludzie, którzy ci pomogą faktycznie zorganizować. I tu zazwyczaj się kończy ściana, wiesz, tak jakby postawisz ścianę i nie ma absolutnie dalej przejścia, żeby faktycznie, wiesz, coś zorganizować. I dopóki tak jakby nie powstanie więcej inicjatyw, albo tak jakby komunikat nie wyjdzie z inicjatywą, że ej, może zróbmy coś, postawmy więcej turniejów, to albo nawet spróbujmy postawić ligę w miarę, to będzie ciężko, żeby tak jakby ustabilizować to do poziomu tak jakby europejskiego. Ale z drugiej strony, też warto zaznaczyć, że nie do końca dobrym pomysłem jest to, żeby zamykać się stricte na podwórka krajowe aktualnie, bo system, który aktualnie jest, nazwijmy to e-sportowy, ten wyższego szczebla, jeżeli chodzi o Rocket League, absolutnie w tym momencie nie wspiera tego, żeby powstawały jakieś inicjatywy, które zamykają się tylko i wyłącznie na jeden kraj. I jeżeli mielibyśmy coś robić tylko i wyłącznie na jeden kraj, to po prostu moim zdaniem nie ma sensu, bo nie ma tak jakby żadnej progresji. Okej, możesz rzucać tylko pieniądze, 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 pieniądze. To jest jedyny sposób, którym możesz próbować drużyny tak jakby, wiesz, podciągać do siebie pod swoje rozgrywki. Ale jeżeli nie masz pieniędzy na początku, a chcesz zorganizować rozgrywki krajowe, co wtedy? Nie masz żadnego możliwości, wiesz, podkwalifikowania sobie drużyny do innych rozgrywek dalej, wyższej prestiżem, prawda? No nie masz. Nie masz możliwości podpięcia ich pod RLCS-y, bo cholera jasna, dlaczego miałbyś mieć? Kto ci przejmuje drużynę z pikiem 1800 na RLCS, gdzie tam są ludzie po 2500? Jak nie wyżej. To jest ten problem, że nie do końca, na przykład moim zdaniem, jest dobrym pomysłem, żeby zamykać się stricte i wyłącznie na podwórko krajowe, tylko na przykład po prostu zostawić to tak, żeby to europejsko łączyć, tak jak to już niektóre ligi robią, tak jak na przykład Nitro League w Niemczech. No i to jest słuszna droga, bo to chyba w każdym e-sporcie można powiedzieć. No bo nawet jeżeli w Polsce nie ma takich typowych drużyn,
czy rozgrywek, no to przecież to może być z jednej strony brak motywacji dla jakichś młodych graczy, którzy mają zajawkę w tym rokecie, no ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie jakoś dążyć do tego, żeby się porównywać z Europą i tak jest też w innych zespołach, no bo no wiadomo, no sport taki typowy typu piłka nożna to działa na zasadzie, że są kluby polskie, tam głównie grają Polacy, choć nie zawsze, no i oni dopiero później idą do Europy. No a we sporcie, tak jak patrzę na przykład na CS-a, którego śledzę, tam jest bardzo często, że te zespoły to nie jest tak, że jest tak Virtus Pro było, no ewenementem czy Astralis, że tam byli zawodnicy z jednego kraju, no ale są takie zespoły, gdzie jest pięciu zawodników z pięciu różnych zespołów, prawda? No ale to też dobrze mówisz o tych rozgrywkach europejskich, bo na przykład na scenie wirtualnych klubów, taki podam przykład, od dwóch, trzech sezonów dominuje jedna polska ekipa, do której reszta zespołów w Polsce chce dorównać, ale oni już z jednej strony cały czas chcą się utrzymać na tym topie w Polsce, ale też właśnie szukają kolejnych wyzwań i dlatego tak stawiają na grę w jakichś europejskich rozgrywkach, że sobie stawiają cele coraz wyżej. No i oczywiście, no pewnie w Rokecie by było podobnie, gdyby były takie usystematyzowane rozgrywki, no to podejrzewam to, co mówisz, że tam jakieś były zespoły, które w Polsce dominowały, ale na przykład w Europie dostawały oklep. Tylko pytanie, czy to wtedy zdemobilizuje taką organizację takich zawodników, czy oni po prostu pójdą za ciosem i powiedzą, no okej, dominujemy w Polsce, czy jestem super zawodnikiem w skali krajowej, ale widać, że wiele mi brakuje, więc dam z siebie wszystko, czy nawet pomimo braku sceny, no to spróbujemy jakoś się zaczepić, czy do jakichś europejskich rozgrywek, czy w jakiś inny taki sposób. No tak, jak najbardziej. Wiesz co, no powiem też tak, no idealnym w zasadzie przykładem, jeżeli chodzi o polską scenę i taki jakby, wiesz, o polski talent, polski narybek i takie, wiesz, szukanie możliwości jest w moim odczuciu Oski. Chłopak 14 lat, w tym momencie jest chyba Polakiem, który aktualnie zaszedł najdalej, jeżeli chodzi o rangę organizacji, w której gra. Chłopak w tym momencie To gra jest zawodnik w, w Rocket League, prawda? tak, zawodnik w Rocket League. Chłopak w tym momencie gra w Team Liquid. Co prawda Team Liquid aktualnie nie ma jakichś wybitnych tak jakby osiągów aktualnie. Natomiast no jednak trzeba się cieszyć z tym, że ta drużyna faktycznie może zajść dalej, bo to jest naprawdę, 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 naprawdę dobra drużyna i oni mogą coś tam próbować. Co prawda no na majory się nie dostali. Zresztą tego majora, który teraz będzie rozgrywany. Natomiast no faktycznie trzeba się liczyć z tym, że no mogą zaskoczyć. No ale po prostu już się zaczepił gdzieś, nie, że tam gdzieś został w tym polskim środowisku, gdzie no tak oprócz tej akademickiej ligi nie ma rozgrywek, no w jego przypadku to i tak nie miałby okazji wziąć udział ze względu na wiek, no ale już właśnie się zaczepił, no i to właśnie też po to ten podcast chciałem nagrać, żeby takie młode osoby, bo powiem szczerze, ja nagrywam na YouTubie, czy tam streamuję czasami Rocketa, no teraz rzadziej, dawniej częściej. No i spotykałem naprawdę młode osoby, które robiły na mnie wrażenie, jak grały. No wiadomo, może to nie było tak, że grałem z jakimiś megatalentami z Europy, więc może jakby zagrali właśnie z kimś mocniejszym, to by takiego wrażenia na mnie nie robiło, ale to i tak sam fakt, to jakie rzeczy potrafili wyczyniać w młodym wieku, jak się dowiadywałem, w jakim są wieku, to i tak byłem pod wrażeniem. A tutaj jednak, no Rocket League to jest taka gra, gdzie tam się maksymalnie 3 na 3 gra, prawda? Czyli jakby wkład jednego zawodnika jest dużo Chyba tak, większy iż niż tak. Wkład jednego zawodnika jest dużo większy niż 11 na 11 na przykład. Nawet w CS-ie, gdzie jest 5 na 5, bo to się bardziej rozkłada wówczas. Więc dużo większe znaczenie mają takie umiejętności indywidualne. I to, co mówisz tutaj Oski, że w wieku już 14 lat gdzieś się zaczepił do jakiegoś no, poważnego zespołu i może nawet jeżeli on nie uzyskuje jakichś tam sukcesów ten zespół, to i tak już jest pokaz, że da się po prostu, tylko trzeba chcieć i to rozwijać, a nie tak się załamywać, że się nie da. No tak, jak najbardziej. Uczyć się języka i szukać tak jakby swoich opcji. Nie ma co się zamykać na rozgrywki tak jakby krajowe, bo nie oszukujmy się, każdy z nas chce iść, pchać się jak najwyżej, żeby próbować faktycznie swoich sił na tym w pewnym momencie najwyższym możliwym szczeblu rozwojowym kariery, prawda? Że każdy z nas chciałby tam dojść, czy to, nie wiem, do LCS-ów, LEC, tak jak to w LoL-u jest, czy zagrać na jakimś majorze w CS-ie, czy spróbować swoich sił i dostać się na RLCS majora w Rocket League, prawda? Każdy z nas, tak jakby, który chciałby wejść w sport, dąży tak jakby do tego. I
No, stojąc w jednym środowisku, nie osiągniesz tego. Musisz szukać, poszerzać swoje horyzonty i na siłę trzymanie się jednego rynku nie pomoże. Absolutnie nie. Jest tak jakby dużo inicjatyw, które są tak jakby na rynku europejskim. Jest chociażby ACC, w którym gra mój w sumie dobry znajomy oraz jeden właśnie ze studentów, który też gra tak jakby z akademickiej Sherry. I no, chociażby on tam się załapał i jest tam już w sumie stałym bywalcem, który też tam faktycznie robi sobie renomę na rynku europejskim. I kiedy on nagle okazało się, że gra na EURC, to ludzie go znają, co jest w sumie nowością, bo nikt polskich zawodników w zasadzie nie zna, nie kojarzy na scenie europejskiej. No i zamykając jakby już taki etap, rozmawiając o tym, jak to wygląda też w Polsce, ewentualnie jak będziesz chciał coś tam jeszcze dodać z siebie, to oczywiście. Gdybyś miał właśnie jeszcze jakieś takie wskazówki dodatkowe dla, nie wiem, młodych graczy, którzy no lubią Rocketa po prostu, czują, że mają do tego jakiś dryg, grają sporo i mają jakiś talent, to co byś doradził na przykład tak z własnej strony? Wiesz co? Bo tam wspomniałeś przed chwilą uczenie się języka, no to na To jest pewno przede jest. wszystkim nauka języka i nie bać się tego języka wykorzystywać. To też jest jedno, bo to jeżeli jesteś w stanie komunikować się w innym języku i faktycznie komunikować się w trakcie gry, to też nie jest tak, że musisz, nie wiem, znać jakoś ten język wybitnie mocno, ten angielski na poziomie C1 i faktycznie być native speakerem. Nie, absolutnie nie. Musisz potrafić się komunikować ze swoją drużyną, ze swoimi teammate'ami, kolować swoje zagranie, jak chcesz. Sporo, naprawdę sporo ćwiczyć w freeplayu, bo to, że nagle sobie myślisz, że o, jestem freestylerem, to nie. To nie tędy droga. Musisz naprawdę szlifować swoje umiejętności i to, że masz 1000 godzin w grze i zrobisz pierwszego flip-reseta albo pierwszego double-tapa, to naprawdę niewiele ci da. Musisz cały czas trenować, nie spoczywać na laurach i znaleźć sobie kogoś, z kim będziesz faktycznie w stanie tak jakby współrywalizować w swego rodzaju, ale i też tak jakby piąć się ku górze. Znaleźć sobie jakiegoś, nie wiem, duo, czy tam triple partnera, żeby lecieć trójką, dwójką, te rankedy w drużynie. Piąć się jak najwyżej. Podpiąć się pod jakieś rozgrywki europejskie, czy to ECC, czy to RSC, tak jak teraz moi znajomi właśnie ze sceny akademickiej próbują się podpiąć i też im to wychodzi. I szlifować swoje umiejętności przede wszystkim. Rozumiem, czyli to takie ogólne kwestie. A ewentualnie Nie jeszcze grindić. takie, załóżmy, że jest, nie wiem, jakiś solo gracz po prostu, to jeszcze taka rada, w jaki sposób nawet, nie wiem, szukać graczy ewentualnie do takiego, jak mówiłeś, współpartnera, czy ewentualnie, jak ewentualnie szukać takiej drużyny gdzieś europejskiej na przykład, czy masz jakieś takie Wiesz co, porady, no, gdzie... przede wszystkim zrobisz tak jakby sobie, wiesz, rekonesans, jakie ligi, jakie rozgrywki na tej scenie amatorskiej slash półprofesjonalnej aktualnie są. I szukać tak jakby to, żeby zaangażować się z tym community, pobyć przede wszystkim trochę z tym community, pograć sobie z tym community, grindować. Dobrze, będę powtarzał to jak mantrę, grindować, bo nie da się tak jakby inaczej progresować i w ten sposób, no prędzej czy później uda się tak jakby wyrobić tobie te niezbędne połączenia, żeby sobie zagarnąć jakąś drużynę faktycznie do siebie, pod swoje skrzydła, stworzyć coś, zlepić coś, czy dostać się do jakiejś drużyny, czy też tam małej organizacji, żeby faktycznie coś pograć pod ich śródem. Rozumiem, rozumiem. No i chyba trzeba już powoli kończyć ten temat polski. Ewentualnie, jakie macie plany dalsze na przyszłość co do akademickiej ligi Rocket League? Czy jakieś macie plany? Nie wiem, ewentualnie jakiś turniej offline później. A wiesz co, no teraz jest taka sytuacja, jaka jest. Czy po Jesteśmy prostu dość na razie mocno chcecie popchnięci. ustabilizować taką organizację, żeby to były takie regularne No rozgrywki? to też, wiesz co, no, to z regularnością nie będziemy mieli absolutnie problemu z tego względu, że no, mamy tak jakby swego rodzaju zasoby teraz otrzymywane ze strony University Rocketeers i mamy tak jakby pełne wsparcie w postaci tego, żeby te rozgrywki pchać dalej, bo też biorąc pod uwagę to, jakie mamy poziom, nazwijmy to transmisji, jeżeli robimy transmisję, to nie ma absolutnie żadnego podjazdu, żadna organizacja do nas aktualnie. Nawet Bilout, który zrobił ten turniej swój, oni organizacyjnie jedyne co mieli lepsze od nas, to to, że mieli studio faktyczne. Ekipę kasterską mieli taką samą, jaką my używamy, bo to jest tak, że w zasadzie to ja pomogłem im ekipę kasterską skompletować.
Natomiast wizualnie nie ma absolutnie żadnego podjazdu do nas aktualnie, żadna organizacja. Hot take. Tutaj może być trochę zgrzytów, ale taka jest niestety prawda. Ale nie no, stabilizujemy się, liczymy na to, że tej drużyny będzie więcej, bo im więcej drużyn, tym większe szanse na to, że Polska faktycznie rozwinie się, jeżeli chodzi o Rocketa. I faktycznie będziemy mieli osoby, które będą godne rywalizacji z tymi drużynami, które są najlepsze w Europie, bo poziom naprawdę jest wysoki. Ja wiem, że wielu się to nie spodoba, że rozgrywki studenckie, że mamy wielu młodych talentów, przecież Oski 14 lat, to co, mamy tutaj nagle segregować sobie na tych, którzy mogą grać w rozgrywkach i zarabiać, i na tych, którzy nie mogą. Sorry. Taki mamy klimat. Takie są możliwości, Idź na takie są. studia, a nie siedź przed komputerem. Ale to też jest właśnie dobra droga troszeczkę, no bo ja akurat oglądałem, no to po raz na kolejnym podcaście to mówię, ale mi się bardzo podobał ten program. Nie wiem, czy śledzisz kanał sportowy na YouTubie. Nie, nie. Ja szczerze mówiąc nie śledzę go. Oglądałem dwa odcinki w sumie, w których pojawiła się tam jakby tematyka e-sportowa i absolutnie nie. To była antyreklama i nie za bardzo oglądam tą serię cały czas dalej, bo nie uważam, żeby tak jakby w naszym gatunku osoby, które prowadzą ten kanał, miały faktycznie jakąkolwiek wiedzę. To znaczy, ja tam różne programy oglądam, bo ogólnie sportem się interesuję, ale ja tutaj bardziej nawiążę do Hyde Parku, bo tam był wywiad z Paszą, na pewno dobrze ci znany z CSGO, więc akurat ten wywiad, ten Hyde Park takim osobom młodym, szczególnie sportowcom, czy osobom, które marzą o karierze we sporcie, to polecam, bo tam wiele takich ciekawych kwestii To było i akurat prawda. też właśnie Pasza dużo mówił. Przede wszystkim zwracał uwagę na trening mentalny, na to, żeby też aktywność fizyczną zachować. No i też, żeby jeżeli się idzie w ten e-sport w młodym wieku, nastoletnim, żeby też to nie iść tak jednokierunkowo, a że powiem sobie, że będę e-sportowcem i wszystko rzucam, tylko idę w tą stronę, olewam naukę. Tylko właśnie się zajmować jakoś coś związanego z tym, czy nie wiem, grafika, programowanie, czy tak mówisz. No właśnie, to też jest fajne, ta akademicka liga, bo to łączy troszeczkę e-sport. Bo można na tym się wybić, można się na tym wypromować, ale też jednocześnie no, te osoby nie są anonimowe, muszą być studentami, więc one to jakoś łączą. No ale przechodząc dalej właśnie, bo często wspominasz o tym University Rocketeers, czy mógłbyś więcej nieco opowiedzieć o tym, jak to w Europie wyglądają te rozgrywki? Czy to jest jeszcze wyższy poziom tak organizacyjnie? Bo mówiłeś, że polskie drużyny akademickie, które tam zajmują dobre miejsca, one idą tam do jakichś finałów w tym University Rocketeers. To znaczy, one biorą udział w rozgrywkach, które są tak jakby głównym main eventem, tak to nazwijmy, że jako iż no, jesteśmy podmiotem, który organizuje rozgrywki tak jakby dla nich, jesteśmy tak jakby ich podmiotem partnerskim troszeczkę. Czyli coś Znaczy takiego nie jak, troszeczkę, po prostu jesteśmy ich podmiotem partnerskim. no przechodząc na jakby, nie wiem, porównanie w piłce nożnej. Jest PZPN, który odpowiada z rozgrywki polskie, one podlegają UEFA, Federacji takiej europejskiej. Tak jest. No i masz po prostu, wiesz, drużynę, która awansuje do Champions League chociażby, nie? Tylko, że nie masz po prostu tam etapu żadnego kwalifikacji pośrednio, żeby faktycznie dostać się do głównego eventu, tylko po prostu bezpośrednio jesteś w tym głównym evencie i już masz zagwarantowane miejsce, nie? To też nie oznacza, że inne drużyny z Polski mogą, czy też z innych krajów europejskich mogą brać udział w otwartych kwalifikacjach, które też się pojawiają do poszczególnych eventów, ale po prostu ta drużyna, która będzie najlepsza w Polsce, czy tam najlepsze drużyny, dwie, trzy, tam w zależności od tego, jaki jest ta skala turnieju, one po prostu mają ten przywilej, że one nie muszą walczyć ze wszystkimi drużynami angielskimi, brytyjskimi w tych kwalifikacjach, bo nie oszukujmy się, drużyna z Anglii jest od groma. Naprawdę, od groma. No właśnie też takie pytanie, to gdzie, w których krajach jest najbardziej, najmocniej, najlepiej rozwinięta scena Rocket League'a? Tak byś miał stwierdzić. Najwyższy poziom, najbardziej rozwinięta, może najwięksi sponsorzy. Czy jest w ogóle, tak można zakwalifikować to jakoś geograficznie? Scena profesjonalna? Francja. Stuprocentowo to K-Dop, który jest po prostu bogiem Rocketa, to po prostu Francja. Natomiast jeżeli chodzi o scenę akademicką, powiedziałbym Wielka Brytania mimo wszystko. Nawet pomimo tego, że Wielka Brytania nie wygrała jeszcze ani jednego ERC aktualnie od kilku lat i żadnego eventu, który jest eventem głównym, gdzie grały faktycznie wszystkie drużyny lepsze z Europy.
To jednak mimo wszystko Wielka Brytania, ze względu na to, że oni mają tam dużo stypendiów, nazwijmy to tak jakby sportowych, mają tam sporo tych kierunków. O jakości tak jakby nauczania na tych kierunkach nie rozmawiamy, ale faktycznie mają no, typowe organizacje takie faktycznie z krwi i kości. Ci dwa, którzy troszeczkę tak jakby ogarniają scenę Rocketa, może i kojarzą coś takiego jak Keep Your Game, aplikacja, która po prostu polega na tym, że sobie robisz klipy i publikujesz je sobie jak chcesz. I oni mają coś takiego, że co roku jest plebiscyt na najlepszego klipa. No to w Wielkiej Brytanii aktualnie na scenie mamy jedną drużynę z University of Portsmouth, Portsmouth Paladins, w której to drużynie gra Psycho, który właśnie jest tym, który ma nie tylko, że ma tytuł tak jakby właśnie tak jakby najlepszego klipu za rok 2019, to jeszcze tak jakby wymyślił stricte nową mechanikę. To też jest taki smaczek, który jest w sumie dość nowy, bo wymyślenie aktualnie nowej mechaniki to jest coś, co się bardzo rzadko zdarza, to też w sumie, jeżeli się wydarzy, to jest naprawdę coś w sumie fantastycznego, bo to też jest ciekawe, co też ludzie potrafią wymyślić z tą grą, co jeszcze nie zostało wymyślone. Rozumiem, rozumiem. I ten European University, czy tam są jakieś takie eventy offline'owe na przykład? Jakieś finały, czy to wszystko online się odbywa? Wiesz co, no nie mieliśmy okazji, żeby faktycznie pociągnąć coś lanowego. Jednak mimo wszystko COVID nas mocno blokuje No tak, i wiadomo. sprowokowanie, tak jakby wiesz, sprowadzenie drużyn z każdego zakątka Europy, żeby faktycznie tam grały w finałach stricte lanowych, biorąc pod uwagę, że jeżeli mamy rozgrywki lanowe, no to naprawdę trzeba zebrać tych drużyn więcej. To nie jest tak, że bierzesz sobie cztery drużyny i w jeden dzień zrobisz lana. Nie, nie, tak nie robimy. To jest zdecydowanie tak jakby na przynajmniej 2-3 dni rozgrywek event zawsze. I to wiąże się z prowadzeniem 16 drużyn przynajmniej. Gdzie jak masz drużyny z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Holandii, które by przyjechały, to naprawdę jest ciężko, żeby to faktycznie wszystko skorygować. No tak, wiadomo, to duży, duży zabieg logistyczny. No dobrze, a więc troszeczkę porozmawialiśmy właśnie o tych uniwersyteckich rozgrywkach. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo no, specyficzne po prostu forma Tak, ale takiego to też. e-sportu. W sumie powiem ci, bo tak pytałeś się o rozgrywki lanowe. Okej, my jako EURC, jako w sumie event, który jest tak jakby tworzony przy EURC, EURC nie będzie miało rozgrywek lanowych, ale coś, co już troszeczkę wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o te rozgrywki, to, że one idą wyżej. To jest coś nowego, bo w A czyli Stanach Zjednoczonych. ponad tymi URC jest jeszcze coś wyżej, tak? Troszeczkę znowu lekkie backstory, bo od początku tak jakby istnienia gry, w sumie chyba 2016 roku, istnieje coś takiego jak CRL, czyli Collegiate Rocket League, czyli Mistrzostwa Rocket League w Stanach Zjednoczonych. One od samego w zasadzie początku były tworzone przy współpracy z Psyonix, co za tym idzie, jak tylko pojawiały się jakieś jak się tylko trwały te rozgrywki, można było zobaczyć, że w launcherze gry pojawiało się to, że tak jak są jakieś eventy sportowe różne, to było wszystko widać na głównej scenie, czyli na Tak, przykład tak, jak były tak. jakieś LCS-y, to było to widać. Tak samo było przy CRL-ce, też był odnośnik, one były transmitowane na oficjalnym kanale Rocket League, na Twitchu również, były dropy z tego. Super, wszystko fajnie. W tym roku, w styczniu, my jako University of Rocket League staliśmy się tak jakby europejską CRL-ką, czyli głównym eventem, głównym organizatorem rozgrywek i wszystkie eventy, które są od nas, to są te eventy, które są partnerstwem z Psyonix. I co za tym idzie, mamy faktycznie, no, też mamy dropy chociażby u nas na rozgrywkach, też się pojawiają. Ale w sumie co najważniejsze, to jest to, że my staliśmy się faktycznie instytucją w tym momencie już faktycznie taką prawdziwą. Psyonix ogłosiło coś, co nie pojawiło się chyba jeszcze nigdzie w żadnym tytule sportowym, ale i nawet chyba w sumie w żadnym sporcie też, czyli Akademickie Mistrzostwa Świata. I to jest coś, co naprawdę, jak tylko my usłyszeliśmy o tym od szefa, że takie coś jest robione, to każdy z nas był w szoku. I właśnie zwycięzcy tam sześć najlepszych drużyn z Europy, sześć najlepszych drużyn w EURC będzie jechało do Stanów i będą walczyli z najlepszymi drużynami z Ameryki, żeby faktycznie tam walczyć i bronić honoru Europy. No, ale to jest właśnie to, co mi się zawsze podobało w Rocket League, że tam jest cały czas ta współpraca z twórcami gry, że Psyonix
widzi ten potencjał e-sportu, takie mam wrażenie, bo no nawet jak ja wchodziłem właśnie do Rocketa, to widziałem, że tam są jakieś rozgrywki e-sportowe, też później się temu przyglądałem. To mi się bardzo podoba właśnie, że jest ta współpraca i tam też wspominałeś, że są także inne organizacje, tam są majory chyba, prawda? No, aktualnie, no mówię, ten system e-sportowy Rocket League, on przyszedł tak jakby gruntowną renowację. Kiedyś to było tak, że była faktycznie liga, że od ligi się awansowało, była też liga tak jakby poniższa, czyli RLRS. Do tej ligi też tak jakby były otwarte kwalifikacje, tam też można było się zakwalifikować. Teraz to się troszeczkę zmieniło, teraz jest tak, że są tak jakby trzy turnieje regionalne. Z tych turniejów regionalnych zbiera się punkty, na te turnieje regionalne też się kwalifikuje. I najlepsze tak jakby drużyny na przestrzeni tak jakby tych wszystkich turniejów, tych trzech turniejów regionalnych otrzymywały kwalifikacje na majory, nie? Na takiej zasadzie. No, tak, ale jeszcze raz tak wspominam właśnie, że to jest fajne w porównaniu do wielu gier. Znaczy, mi się wydaje, że coraz więcej twórców gier właśnie takich multiplayerowych dostrzega ten potencjał e-sportu. No akurat EA Sports z FIFA to jest bardzo zły przypadek, bo tutaj jest hejt totalny od wielu, wielu, wielu lat, że ten e-sport to jest totalnie olewany i wszyscy czekają tutaj, żeby w końcu albo powstała jakaś konkurencyjna gierka od kogoś, kto dostrzeże ten potencjał. No ale wracając właśnie do PsyOnix, no to bo i tam właśnie te są transmisje i są jakieś właśnie dobre nagrody też moim zdaniem i te eventy, naprawdę to idzie w dobrym kierunku moim zdaniem. To czy ja akurat nie śledzę, tak jak mówię, ale czy ty dostrzegasz właśnie to, że ten e-sport w Rokecie się rozwija, czy już doszedł do takiego punktu, że no już większej dynamiki rozwoju nie będzie? Tak ogólnie już, ogólnoświatowo. Powiem tak, musi się rozwijać. Jeżeli gra chce faktycznie się utrzymywać na powierzchni, musi się rozwijać, nie może zostawać tak jakby w stagnacji. Ja wiem, że jest sporo, naprawdę sporo osób, które powiedzą, że ej, ale to się nie rozwija, przecież są zamykane drzwi. Pojawiły się przecież ostatnio community guidelines, które wprost powiedziało, że zamykamy drzwi osobom, które są poniżej 15 roku życia i chcą grać w rozgrywkach e-sportowych. Wiele osób się tak jakby obraziło. Potem PsyOnix to zmniejszyło, bo było sporo lig, chociażby liga w Wielkiej Brytanii, HSR, High School Rocketeers, która polegała na tym, że były po prostu nieprowadzone rozgrywki dla osób z liceów, czy po prostu w szkołach średnich. I nie mogły być prowadzone, bo restrykcje wiekowe, dlatego zmniejszono to. Jest to teraz od lat 13 można grać tak jakby w rozgrywkach Rocket League, a każdy turniej, który tak jakby aktualnie będzie, no musi być. Musi mieć tą tak jakby licencję Rocket League, nie? Czyli licencję PsyOnix, tak jak to jest w League of Legends, że żeby móc organizować rozgrywki, musisz mieć tak jakby zgodę Riot Games na to, żeby te rozgrywki były robione. To jest coś tak jakby na takiej samej zasadzie. Ja lubię bardzo porównywać te dwa przykłady. I wiele ludzi na przykład się burzy, że halo, community guidelines, zamykacie nam drzwi. Halo, robicie partnerstwo z kolejną organizacją od rozgrywek akademickich, a co ze sceną? Tak jakby Bubble Scene, co z tą sceną, która faktycznie chce iść wyżej profesjonalnie, że nie ma tego finansowania. Finansowanie jest, tylko nie ma rozgrywek, żeby te rozgrywki faktycznie się ciągnęły, faktycznie stricte i to też zależy od community, jak oni chcą do tego podejść. Ale No ale faktycznie rozwój jest, to trzeba powiedzieć, że rozwój jest i PsyOnix naprawdę robi wszystko w swojej mocy, żeby raz trzymać grę dość świeżą, z różnymi efektami, bo ostatni update no, nie udał im się. To Natomiast co tam złego oceniasz w tym ostatnim update'cie? wiesz co, to nie jest, znaczy inaczej, nie on się wizualnie podoba, to jest odejście od tradycyjnego konceptu, tylko no, aktualnie powiem to na zasadzie anegdoty, którą usłyszałem od właśnie od Tylego, który jest jednym z też takich bardziej znanych polskich zawodników, że no on teraz ma duże wahania z tym, żeby iść do swojej uczelni i prosić ich tak jakby o jakieś wsparcie z tego względu, że no pokażesz im, powiesz im jaką grę robisz. No gram w Rocket League, a chciałbym tak jakby was poprosić o wsparcie, bo gramy kwalifikacje, więc musielibyśmy skorzystać tak jakby ze sprzętu uczelnianego, który jest lepszy, żebyśmy nie mieli problemu ze sprzętem. No i gram, uczelnia może sobie zobaczyć. I czekaj, w sumie pokażę tobie screena może tego mema.
Ale to na telefonie wyślę, bo na telefonie mam zapisanego. To na Discordzie ci za Okej. chwileczkę wyślę. Możesz na Messengerze śmiało to wysłać w tym momencie. Tak? To I na niego sekunda. zajrzę. To sekunda. To też będziesz mógł potem pokazać przy okazji na tym, jak będziesz Okej, jak montował. najbardziej. I pojawia się coś takiego, kiedy wyszukują sobie zdjęcie Rocket League'a. No powiedz mi, że to nie jest kuriozalne, prawda? No, troszeczkę tak. Dobre to jest. Niezły Albo bolid, żółto-niebieski. kiedy zobaczysz aktualnie, jak wygląda Rocket League na Steamie, to też stwierdzisz sobie, że no halo, coś tu jest nie tak, prawda? Że to jest jakaś gra kreskówkowa dla małych dzieci, no. No ale Tak to z drugiej niestety strony wygląda. ktoś mógłby odbić piłeczkę, no bo na przykład są rozgrywki counter-strike'owe, a to wiadomo, dużo zawsze jest takiego osób, które w ogóle nie siedzą w gamingu, hejtu, jak to tak, counter-strike, tu są terroryści, tu jest propagowanie jakiejś przemocy, więc no z drugiej strony można odbić piłeczkę, że tutaj jest taka przyjazna gierka, że tutaj nic się nie dzieje, żadnych jakichś negatywnych obrazków, żadnej jakiejś przemocy, po prostu Tak, jak no, czysty najbardziej. sport, więc myślę, że to też jest taka dobra odpowiedź, nie? Co tam kto promuje, ale wiadomo, zawsze każdy może się dopierniczyć o wszystko jak chce. Zawsze znajdzie jakiś argument. No wiesz, to też jest tak, że wiele, no inaczej, znajdź kogoś, kto będzie ciebie traktował poważnie z instytucji, bo to jest jednak, no uczelnia jest instytucją, czyli znajdź kogoś, kto będzie ciebie traktował poważnie z instytucji i będzie chciał tobie pomóc realizować twój e-sportowy sen, kiedy widzi przed sobą taki kuriozalny obrazek. No cóż, cóż można powiedzieć? Zależy też, kto jak patrzy, no bo akurat teraz przełożę to na swój, może za często troszeczkę porównuję to do swoich środowiska, tych wirtualnych klubów w FIFA, no ale tak mi najłatwiej przychodzi. Dużo klubów po prostu szuka wsparcia w tych wirtualnych klubach, w klubach piłkarskich, żeby te piłkarskie zakładały właśnie sekcje. No i wiadomo, są kluby, które wyśmieją, jak to można inwestować w gry komputerowe, nie, że to jest złe. Ogólnie to wiadomo, w naszym społeczeństwie dużo osób mówi, e-sport to tylko siedzenie przed komputerem, to jest złe, to niedobre. Wcale ludzie tam się nie poznają między sobą, nie rozwijają jakoś swojej pasji i od razu jest drzwi zamknięte, do widzenia. Tam są drzwi, można wyjść. No, a są osoby, które mają jakby taki otwarty umysł, szeroko patrzą w przyszłość i dostrzegają, że ten e-sport jednak mimo wszystko raz, że no będzie się musiał rozwijać, bo no tego nie unikniemy, bo żyjemy w coraz bardziej scyfryzowanych czasach. Te gry komputerowe, gaming się rozwija i rozwijać się będzie. A dwa, że no e-sport jest też okazją do takiej promocji czy instytucji, nawet takiej uczelni moim zdaniem. To też jest na pewno jakiś prestiż, że po pierwsze, jeżeli wystawiamy ekipę czy takie sekcje, to znaczy, że no ta uczelnia dostrzega, że jest coś takiego e-sport, chce rozwijać pasję, a po drugie, no jeżeli już jest sukces, to już jest w ogóle super, bo to też pokazuje, nie, że jest konkurencja zawsze, nie? Też to wszystko cudownie brzmi na papierze. Tak jak Tak, zacząłeś wspominać o no. uczelniach, to w sumie przypomina mi się moja anegdota, którą ja miałem, bo ja też tak jakby 3 lata temu już prawie założyłem sekcję na Uniwersytecie Wrocławskim, sekcję sportową i dopiero gdzieś tak w połowie drugiego roku działalności udało nam się zajść wyżej, że faktycznie mamy jakąś rozpoznawalność, a dopiero w tym roku akademickim mamy jakąś rozpoznawalność faktycznie na uczelni, że nawet posty nasze zaczęły się pojawiać na stronie uniwersytetu, co już było ogromnym szokiem. I wiele ludzi naprawdę było w szoku, że co, my mamy coś takiego? No, ale idąc do tego, co chciałem sobie przytoczyć, czyli pojawia się sytuacja, że chcemy zorganizować turniej u nas na uczelni, prawda? Zwykły turniej, pula nagród 200 zł. Znaczy, nagrody rzeczowe wartości 200 zł dla najlepszej drużyny. I plan był taki: turniej 2 na 2 w Lola, nic trudnego. Weźmiemy myszki po 100 zł wartości. To też nie jest to takie jakieś pierwsze, lepsze, gorsze myszki, tylko faktycznie to były faktycznie dobre myszki. Logitech, już nawet nie pamiętam dokładnie jakie. Chcemy
zgłosić się do uczelni o dofinansowanie, no bo przecież mamy turniej, który jest logo, tak jakby szyldowany ich logiem, co też nie jest proste, żeby tak jakby logo uczelni móc użyć, nawet jeżeli coś jest robione tak jakby stricte dla uczelni, bo to było robione dla uczelni. No i okazuje się, że dostaliśmy odmowę, bo uczelnia stwierdziła, że myszka nie jest przedmiotem służącym do rozwoju umiejętności, które są wymagane do działania w sekcji. No tak, no bo Czyli myszka po nie jest co? Po co komu przedmiotem, myszka? myszka nie jest przedmiotem, który służy do ulepszenia umiejętności wymaganych do działania w sekcji sportowej. Ale żeby nie było, że jesteśmy tylko jednym przypadkiem, na przykład sekcja narciarstwa górskiego miała podobną sytuację, gdzie uczelnia odmówiła dofinansowania na zakup nart dla jednego z uczestników z tego względu, że powiedzieli, iż narty nie są przedmiotem służącym do rozwoju umiejętności wymaganych do działania w sekcji. Tak. No, to są takie paradoksy po prostu, no. Dokładnie. Czasami są takie absurdy, no i w takim świecie troszeczkę absurdu musimy funkcjonować, no i co zrobić, no. Troszeczkę odjechaliśmy z tematem, ale jak jeszcze podsumowując, no, ja ogólnie jeszcze takie odnośnie samej gry Rocketa, zawsze doceniałem to, że to jest taka gierka, która nie zmienia się pod względem jakby mechaniki, chociaż ty tutaj wspominałeś ciekawą rzecz, że jakieś nowe techniki się pojawiają cały czas, czyli jak to wygląda tak na przestrzeni czasu, no bo ja nie śledzę akurat mechaniki Rocketa, czy ona się dużo zmieniła od początku, czy się nie zmieniła, no i właśnie ewentualnie ta kwestia technik, bo jeżeli się nie zmieniła mechanika, to że jakieś nowe techniki są odkrywane po kilku latach, to jest coś też niesamowitego. Wiesz, no, biorąc pod uwagę, że ta gra już jest, no, że ta gra żyje już od 7 lat, 8 No lat, teraz 7 lat prawie będzie, będzie. no to można by powiedzieć, że ta gra już została rozłożona na czynniki pierwsze z konceptem, z takim prostym konceptem, jaki się wydaje, czyli po prostu masz samochodziki ustawione, które uderzają w piłkę, zasada prosta, strzelasz bramkę. Tyle. Ale okazuje się, że gracze co jakiś czas, cały czas wymyślają jakieś techniki, jakieś nowe zagrania, które no, są po prostu bardzo przyjemne do oglądania. Tak, i co prawda no, nie wykorzystasz ich tak jakby w normalnej grze, bo nie masz tak jakby takiego takiej pewności w tym, że uda ci się to za każdym razem wykonać. Zapomniałem teraz słowa consistency po angielsku. Żeby faktycznie móc powtarzać to ciągle i żeby wykorzystywać te zagrania na tyle, na ile się da. Na przykład, żeby robić sobie wall dashe, żeby cały czas wykorzystywać to i móc faktycznie zaskoczyć swojego oponenta. No nie dasz rady. To jest niewykonalne. Masz tak jakby standaryzowaną, nie chcę mówić metę, bo to nigdy nie jest meta. Ciężko mówić o tej grze tak jakby w definicjach mety jakiejkolwiek, ale masz tak jakby kanon zagrywek, które są spodziewane, że w jaki sposób się już pokażą, nie? Bo tak jak kiedyś, w sumie chyba złotym przykładem jest Divo, który grał kiedyś w FC Barcelonie, teraz on tam też gdzieś tam jeszcze gra cały czas, ale to już nie jest tak jakby ten sam Czyli kaliber. FC Barcelona ma sekcję Rocket League. Nie, nie. FC Barcelona ma Aha. tak jakby swoje drużyny też w LoLu, chociażby oni tam grają w lidze No tak, hiszpańskiej, hiszpańskie kluby to ale przodują, można powiedzieć. no, FC Barcelona miała swoją tak jakby drużynę, nie? Ale Divo był pierwszym, który zrobił tak jakby pierwszym, znacznie najpopularniejszym zawodnikiem, który wykonał mechanikę jak double tap. Czyli po prostu, że uderzasz piłkę, piłka odbija się od backboarda, czyli ponad poprzeczką przeciwnej bramki, odbija się do ciebie i ty w locie przekierunkowujesz się z powrotem do bramki. To jest prosta definicja backboardu. Aktualnie, przepraszam, double tapa. Aktualnie double tap jest czymś podstawowym. Caster, który pierwszy zobaczy double tapa, powie: no, bo fajne zagranie, dobrze zagrałeś. Podczas gdy wtedy, dawno temu, To jak to, było wow. to było naprawdę wow i to było naprawdę jedno z najbardziej hype zagrań, jakie mogły być zrobione. Tak samo ceiling shot. Jak Squishy zrobił ceiling shota, wydaje mi się, że każdy, kto choć troszeczkę liznął Rocket League'a, to wie, że ceiling shot Squishy'ego no, musi być wszędzie. To teraz ceiling shoty nie robią już aż takiego wrażenia. Teraz to już trzeba robić ceiling shota z double, triple czy quadruple flip seta, żeby faktycznie to było takie jakieś naprawdę zaskakujące. No ale Rocket League właśnie, ja to też zawsze porównuję
że takim pod względem e-sportowym to jest gra, no, perfekcyjnie skrojona właśnie pod rywalizację, bo jest prosta, jest banalnie prosta, zasady są mega proste. Po drugie, no, ta mechanika się nie zmienia. Oczywiście rozwijamy swoją technikę, więc dlatego osób też dużo, często tak jak ja na przykład, lubię wrócić sobie do Rocketa od czasu do czasu. Wiadomo, czasami mam takie okresy, że gram więcej, czasami mniej. Jakiegoś super poziomu tam nie mam, bo się gdzieś kręcę koło diamentu, platyny chyba, już nawet nie pamiętam dokładnie, ale zawsze mam tą pewność, że jak odpalę Rocketa, to nadal wiem, co się tam dzieje. Oczywiście są jakieś tam tryby dodatkowe, jak dropshot, czy kosz, czy gdzie można się pobawić, czy Rumble, można grać się na prywatach, można też te modyfikatory wprowadzać tam na prywatnych meczach, to też jest fajne, ale ogólnie jeżeli włączę mecz 3 na 3, no to wiadomo, to wszystko działa w ten sam sposób i to jest bardzo fajne, bo jeszcze raz tu porównuję do FIFA. W FIFA czegoś takiego niestety nie ma, bo raz, że FIFA się zmienia co roku, jest co roku inna gra, a dwa, jeszcze w trakcie tej FIFA, to co miesiąc czy jakiś czas są jakieś aktualizacje. Tutaj usławiamy strzały z dystansu, tu poprawiamy bramkarzy i tak de facto cały czas trzeba się uczyć tej mechaniki. No też porównuję trochę to w CS-ie. W CS-ie też ta mechanika jest podobna, chociaż tam też osłabiają czasami czy boostują jakieś bronie, ale to też jest mniej więcej, właśnie to są najlepsze moim zdaniem gierki e-sportowe, że ta mechanika jest cały czas ta sama, wchodzimy, gramy i trenujemy. I jeszcze przede wszystkim nie ma jakichś, nie wiem, ukrytych umiejętności, handicapów, że nie wiem, ktoś tam ma super kartę. Tutaj liczy się po prostu skill. To znaczy, no, wiadomo, są lepsze auta do gry, No którymi więc. teoretycznie tak, no. Tak, no, wiadomo, są różne tam auta, są bardziej takie kwadratowe, bardziej dla beki wrzucone, a To są bardziej są tak. pozory, tak ci tylko powiem, to są pozory. Czyli każdym autkiem można dobrze grać. Każde auto. Wiesz co, tu też tak wspomniałeś w sumie o aktualizacjach kluczowych dla niektórych gier. W Rocket League była taka jedna aktualizacja, niestety nie przypomnę sobie dopiero tej aktualizacji, ale to jest aktualizacja, która zapisała się czarną kartą w historii Rocket League z tego względu, że ona zabiła jeden z najlepszych samochodów w grze, który był najbardziej enjoyable, czyli to był Batmobile 2016, No, kojarzę go. którym chociażby Cuxhir 97, 96, zabijcie mnie, jeżeli popełniłem błąd w tym niku, ale Cuxhir no, zrobił tego swojego legendarnego pincha i no, ta mechanika tak jakby się utrwaliła właśnie Batmobilem, gdzie po prostu no ścisnął piłkę pod tak specyficznym kątem, że ta piłka przecięła przez całe boisko i z prędkością ponad 100, chyba 20 km na godzinę wpadła do bramki przeciwników, gdzie przeciwnicy kompletnie się tego nie spodziewali. No ale to była aktualizacja, która właśnie zabiła troszeczkę tego Batmobila, bo w zasadzie nie dało się nim grać już tak jak kiedyś. A ta aktualizacja polegała na tym, że przed tą aktualizacją każdy samochód, każda karoseria, która była w Rocket League'u, ona miała inne hitboxy. One się różniły tym, jak się tam mogły skręcać. No wiadomo, dłuższy samochód on skręca dłużej, natomiast mniejszy no może się tak jakby złożyć szybciej, nie? Na przykład, przykładowo. I ta aktualizacja spowodowała, że ustandaryzowano 5 typów hitboxów, które działają do tej pory. I każdy nowy samochód od tego czasu jest dostosowywany pod te 5 hitboxów. Tak jak na przykład. I to może doprowadzać do takich bardzo dziwnych sytuacji, tak jak na przykład samochód, który wyszedł w sumie całkiem niedawno, czyli Aston Martin wykorzystany w filmie Jamesa Bonda, gdzie kompletnie połowa, jak masz samochód, cały pojazd, to gdzieś tak od tylnego koła do tylnego zderzaka ten samochód nie ma hitboxu, pomimo tego, że faktycznie ten samochód gdzieś tam istnieje, nie? No tak. To jest, nazwijmy to, 20-30% samochodu, który faktycznie nie ma hitboxu. To jest dziwne, nie? Że nagle się No tak, okazuje, tak, że tak. myślisz, że uderzysz w piłkę, ale okazuje się, że jednak nie uderzysz, bo piłka przesunie ci się, nawet jeśli nie przesunie po dachu. Po prostu nie trafisz jej, bo jesteś zbyt płaskim samochodem, na przykład, nie? No tak, no Także tak. to cały czas ta meta troszeczkę jest, bo możesz na przykład sobie wiesz, wziąć 3 razy taką i tymi taką i możesz się pobawić. Faktycznie wiesz, troszeczkę inaczej będziesz ratował tymi samochodami, inaczej będziesz się bawił pojazdami typu Dominus, Breakout, a inaczej będziesz się bawił klasycznymi pojazdami typu Octane Fennec. No tak, rozumiem, ale głównie zmierzałem do tego, że nie ma czegoś takiego w Rokecie, że nie wiem,
Kupujesz jakieś autko za $100, bo tak gra chce, żebyś kupił, i dzięki temu masz, nie wiem, lepsze uderzenia czy jakieś bonusy. Tak, No, to prawda. nie ma takich bonusów. Po prostu możesz odpalić nawet domyślne autko, i jeżeli jesteś dobry, no to i tak wygrasz. No, nie ma czegoś takiego. No bo wiadomo, w FIFA to, czy w innych grach są takie gry pay to win trochę, czy jak World of Tanks, że można od razu kupić jakieś super, super karty czy super czołgi i od razu mamy przewagę na rozgrywce na serwerze. Więc pod tym względem ja zawsze kojarzyłem właśnie Rocket, że to jest idealna gierka To prawda. pod e-sport. To prawda. Pod trenowanie, no i takie rozwijanie się nieustanne, bo ja osobiście jak w FIFA trenowałem, grałem dużo jeden na jeden, no to mnie troszeczkę właśnie dołowało, że co z tego, ja się nauczę, poświęcę miesiąc na szlifowanie jakiejś techniki, na przykład strzałów, jak po miesiącu ciach, te strzały z dystansu mi znerfią i co mi z tego? Miesiąc trenowałem jakąś technikę i do kosza praktycznie. Jeszcze tak na sam koniec, bo już powoli będziemy zmierzać do końca. Gdzie ewentualnie szukać informacji o rozgrywkach, czy to polskich, czy tych europejskich, jakbyś miał polecić osobom? Wiesz co, jeżeli chodzi o rozgrywki polskie, to jest sytuacja troszeczkę trudna do stwierdzenia, z tego względu, że polskie community jest dość mocno rozpierzchnięte. Jest kilka grup na Facebooku, które faktycznie cały czas Właśnie to. mają ten umiarę, ten tytuł tego, że to jest polskie community Rocket League, a obie tam mają po 2 do 5 tysięcy osób, które faktycznie są na tym community, ale okazuje się, że to są w zasadzie te same osoby, ale także można powiedzieć, że te dwie grupy Rocket League w Polsce są w zasadzie tymi głównymi, nie? Natomiast jeżeli chodzi o Rocketa Europejskiego i ogółem e-sport, Twitter, to jest 100% miejsce, na którym musisz szukać połączeń, bo jeżeli nie ma ciebie na Twitterze, jeżeli jesteś w e-sporcie, to po prostu nie istniejesz. Taka jest prawda aktualnie w tym momencie. Czyli Twitter to źródło informacji. Ale właśnie jeszcze chciałem zapytać o te grupy na Facebooku, bo no jest ich kilka, ale właśnie też nie zwróciłem uwagi, żeby tam była jakaś taka główna, taka grupa przewodnia. Bo nawet parę tygodni temu wrzucałem ogłoszenie na jednej z tych większych grup, chyba co 2000 osób było zrzeszonych. Czy byłby ktoś chętny właśnie opowiedzieć na takim podcaście o tym Rokecie, ale tam odzewu było niewiele. W ogóle to była taka, wydawało mi się, grupa, nie pamiętam to już która, a nie chcę tutaj nikomu złej reklamy robić, no ale że tam była mała aktywność, pomimo że tam tych członków było ponad 2000, nie? No to też jest taka prawda, że te grupy są troszeczkę tak jakby na wymarciu, nie ma aż takiego No i wszystko tam się mniej więcej integrowania się, no. komunikatywność polegała jedynie na zasadzie, że szukamy trade'a czy coś takiego. Nie było tam jakichś większych takich inicjatyw. Bo tak jak na przykład no, w wirtualnych klubach to działa tak, że często, nawet jak nie ma rozgrywek, bo zwykle tak jest w wakacje, że jest taka posucha, nie ma rozgrywek, już jest koniec sezonu, no to dużo ludzi pisze, czy gracie jakiegoś miksa i tam na przykład osoby z różnych zespołów grają ze sobą, czy rozmawiają i w ten sposób, a tam właśnie na tych grupach na Rokecie tego nie dostrzegałem jakiegoś za bardzo. No, to jest niestety tak, że teraz też troszeczkę wszystko przeniosło się tak jakby na Discordy i na różne serwery. I też tak zauważyłem, że o A, ile czyli nie ewentualnie, ma. jeżeli. Bo chodzi mi też o to właśnie, że jeżeli ja na przykład chciałbym jako nowy zawodnik, czy tam osoba w ogóle, nie mówię, że sportowo, ale chciałbym znaleźć sobie osoby jakieś do grania. Nie mówię też, żeby trenować, tylko tak na luzie, gdzie ewentualnie właśnie szukać takich, tej community, że tak powiem, polskiej. Jeszcze też, no mówię, no jest to wszystko bardzo mocno rozprysznięte, bo tak jak no są te dwie grupy na Facebooku, które są potężne, znaczy potężne, to też weźmy tak jakby duży Pod cudzysł. względem ilości członków No, tak, ale jak już się to przyjrzy, no to już są niekoniecznie. inne community, które są zdecydowanie większe i to je bardziej można by było nazwać potężnymi, ale oprócz tego, no są tak jakby serwery zrzeszone dookoła twórców. Tutaj chyba zdecydowanie ja byłem w szoku, jak ja to zobaczyłem za pierwszym razem. Jak ja to powiedziałem chłopakom, tak jakby w moim admin teamie, że
No, u nas jest Edek, który też bierze udział w rozgrywkach. Edek jest. A to kojarzę, bo to ja z nim zaczynałem nagrywać. W ogóle nawet jakbyś zobaczył jego pierwsze filmiki sprzed iluś tam lat, bo po prostu po filtrze na YouTubie to byś tam zobaczył, że ja nagrywałem z nim, no ale. No, to ja byłem w szoku, jak ja zobaczyłem, że on posiada serwer 20 tysięcy osób prawie, czy tam 19. No, na YouTubie to się do I 400 na tysięcy YouTubie rozwija. jest, no jest największym aktualnie polskim content creatorem na YouTubie z Rocket League'a. To prawda i zawsze to też pokazuję wszystkim, bo no ja akurat nie miałem takiej. W ogóle startowaliśmy z podobnego poziomu, że tak powiem, tylko że ja nigdy nie stawiałem na Rocketa tak na 100%, bo dla mnie zawsze była bliżej do FIFA, jeżeli chodzi do e-sportu i do w ogóle nagrywania, ale brakło mi też regularności i pomysłu. Ale zawsze mówię, że Edek to jest idealny przykład. No ja tam nie patrzę na rozgrywki, tylko idealny przykład właśnie na content creatora na YouTubie, który miał pomysł, znalazł niszę i umiał ją odpowiednio zagospodarować, bo właśnie z Rocketa chyba takich twórców też nie było za bardzo wielu, a Myślę, przynajmniej nie na taką skalę. to też zależy, bo o ile Edek jest niekwestionowanym najlepszym polskim content creatorem na YouTubie, to na Twitchu sytuacja ma się kompletnie odwrotnie i na Twitchu królem jest Bruce. Po prostu. Do Bruce'a nie ma podjazdu absolutnie nikt w tym momencie i też tam regularnie 250 osób. To jest ogromna liczba naprawdę, jeżeli chodzi o Rocket League na YouTube, na Twitchu. No tak, no tak. No ale to taki off-top, może Edek posłucha troszeczkę, to już. Nie no, Edek też tam ma swoje transmisje na Twitchu i Edek też tam Tak, mało tak. osób No tych nie ma, bo to też tam potrafi do setki dobić, także to też jest naprawdę dużo. ja tam z nim w mniej więcej jakimś tam kontakcie nadal jestem, bo no tak jak mówię, no zaczynaliśmy z tego samego pułapu, tylko później ja stopnąłem, miałem przerwę, no a Edek się fajnie rozwinął, no ale to zawsze mówię, że to jest, nie wiem, dla takich osób, jakieś, nie wiem, często mnie, wiadomo, pytają o jakieś rady, co na początek robić, no to, że to jest idealny przykład, regularność, pomysł, zagospodarowanie niszy pod względem tego. No jestem po prostu pod wrażeniem, jak on to zrobił, no ale to z niczego się nie wzięło. Miał pomysł po prostu i to wykorzystał. I fajnie, że to działa, no bo naprawdę teraz, no rozwija mu się ten kanał. 40 tysięcy za niedługo będzie, więc no ładnie u No, niego. jak najbardziej. No cóż, a więc chyba dobrnęliśmy powoli do końca tego Wiesz co, podcastu. no Mam nadzieję, że. tak jeszcze w sumie dodam, Tak, bo oczywiście, bo chciałem dodać. oprócz Tak. community, tak jakby wiesz, streamerów, warto też zakręcić się dookoła community osób, które faktycznie już troszeczkę w tych gitach były. Tutaj naprawdę trzeba zwrócić uwagę chociażby na Sentexa, który jest no, aktualnie chyba najlepszym casterem Rocket League'a w Polsce. To jest przykładowo, no właśnie przykładowo tak jakby Sentex, także też trzeba szukać tych osobistości, które coś tam, jeżeli chodzi o Rocketa, wiedzą. Jeżeli chodzi o Rocket League, faktycznie coś tam już wiedzą, mają tak jakby też doświadczenie nie tylko polskie, bo też tak jakby no, europejskie, bo Sentex też komentował między innymi właśnie te nasze rozgrywki europejskie, ale też Sentex komentował między innymi na polskiej transmisji z Mistrzostw Świata w Rocket League, z RLCS-ów, także też ma tam trochę pojęcie. Więcej oczywiście też zapraszam na Wikipedię. Na Wikipedii wszystkie informacje, tak jakby się znajdują, też można takiego poszukać. Grandi Tournament, też zakręcić się dookoła tych ludzi. Może faktycznie też kogoś tam się uda znaleźć. Może uda się faktycznie wskrzesić tą polską scenę jeszcze bardziej. Nie tylko tak jakby sceny stricte akademickiej, ale i faktycznie od tej amatorskiej, półprofesjonalnej. Mówcie jak chcecie. To jest w sumie to samo. Dokładnie. Ja tak samo życzę, aby Rocket League się rozwijał e-sportowo, bo tak jak mówię, zawsze mam sentyment do tej gierki i zawsze chętnie do niej wracam w taki po prostu luźny sposób, więc no mam nadzieję, że i tutaj e-sport będzie się rozwijał, bo troszeczkę byłem zaskoczony tym, że no wydawało mi się, że troszeczkę jest więcej to rozwinięte w Polsce, no ale cieszy to, że to nie jest na pewno martwa scena, że totalnie nic się nie dzieje, że są jakieś pozytywne kwestie i że znajdują się też osoby utalentowane, które gdzieś tam się nawet w skali europejskiej
pokazują. No więc chyba pora już kończyć nasz podcast. Także jeżeli chciałbyś jeszcze na koniec, Piotrek, nie wiem, kogoś pozdrowić, czy jakiś apel do narodu, orędzie, coś, to jest właśnie twój czas, więc śmiało. Twoje 5 minut teraz, możesz powiedzieć cokolwiek chcesz. Na pewno pozdrawiam ekipę, która robi tak jakby ten projekt Sceny Akademickie razem ze mną, UXI Syntax. To pozdrowienia dla was, reszta chłopaków, którzy też dopiero dołączyli do projektu, pozdrowienia. No i co? Może szef to też zobaczy, także też pozdrowienia dla niego. Nie do końca może zrozumie, bo szef z Anglii, ale to inna sprawa. Jakby był ktoś chętny, to możemy dorobić napisy, to wtedy na pewno zrozumie. Tylko Oj, to potrzebuję być dobrego może. translatora, bo ja trochę angielski umiem, ale takiego tłumaczenia to To się nie podejmę. spokojnie. Automatycznie wygenerowane napisy A, no może. też dadzą Tak. radę, jeżeli faktycznie wiesz, znajdą się momenty, w których mówiliśmy troszkę wolniej i troszkę wyraźniej, to automatycznie wygenerowane napisy też dadzą radę. No tak. Sprawdzaliśmy to. No, teraz technologia z tymi rzeczami to poszła. Właśnie niedawno robiłem jakiś projekt po angielsku, to jak wrzuciłem duży tekst, bo mi się nie chciało tak pisać po angielsku, typowo, to aż byłem w szoku, jak to dobrze już teraz tłumaczę, a kiedyś, jeszcze czasy gimnazjum, liceum, wrzuciło się byle, co to takie dziadostwo potrafiło, bo ten translator potrafił wypluć. No, cztery, No. pięć razy sprawdzanie, żeby faktycznie wszystko działało. Tak, a teraz to już, kurde, teraz to jest luksus. No nic, Dobra. myślę, że tematy na dzisiejszy dzień wyczerpaliśmy. Oczywiście zachęcam do komentowania, do lajkowania tego podcastu na YouTubie, do śledzenia także mojego e-sportowego podcastu. Ze swojej strony jeszcze raz zapraszam do śledzenia Akademickiej Ligi Rocket League w Polsce. No i oczywiście zgłaszajcie mi informacje, ewentualnie czy chcielibyście więcej takich materiałów promocyjnych, podcastów na temat Rocket League, bo myślę, że to jest fajna inicjatywa, żeby troszeczkę pomóc tej scenie jakoś wyjść na szerokie wody. Myślę, że to się zawsze przyda. I ja jeszcze dziękuję bardzo serdecznie Piotrkowi za to, jak tak fajnie mu poopowiadał o tej scenie i polskiej, i europejskiej, i o inne tematy zahaczyliśmy, bo myślę, że z tego bardzo fajny program wyszedł. Także dziękuję Ci serdecznie za to, że Ja również poświęciłeś ten czas. dziękuję za zaproszenie. No i z mojej strony życzę już wszystkim dobrego dnia, trzymajcie się, cześć. No i do usłyszenia na kolejnym e-sportowym podcaście na Spotify i na YouTubie.